Janek, pierwszy mecz tutaj w Kozienicach za nami, wygrany 3-2, no 500 było emocjonujących, ale czy zgodzisz się ze mną, że takie dwa różne oblicza dzisiaj naszego zespołu zobaczyliśmy w tym meczu? Tak, na pewno taki dość nietypowo rozegrany przez nas mecz też pod kątem prowadzenia go, bo też przy prowadzeniu 2-0 trener zdecydował się tam porobić kilka zmian takich nietypowych, prawda, Janka gdzieś tam na to przyjęcie dać, też z TJ-em od początku wiedzieliśmy, że zagramy seta tylko, żeby go tutaj nie, że tak powiem, po takiej przerwie nie forsować, bo grał trochę na piachu, no jednak miał tam sporą przerwę też od siłowni i no tutaj nie chcieliśmy ryzykować, sztab nie chciał ryzykować, żeby jakieś tu przeciążenia doznał, więc wiedzieliśmy, że zagramy z nim seta. Potem zagraliśmy tak jak w Elblągu na dwóch libero i potem jeszcze z Jankiem, także dużo różnych rotacji, co myślę tak raczej się nie zdarza w normalnych meczach, żeby aż tak różne ustawienia sprawdzać, więc było ciekawie. I tak, i na pewno też przez to te dwa różne oblicza. Cóż, no, trzeba sprawdzić w każdych warunkach. Takie mecze będą też będą, jeśli chodzi o wynik, że może nam się coś wymknąć spod kontroli. Trzeba się tego uczyć jako zespół, jak sobie z tym radzić, to nie jest łatwa rzecz. Tak naprawdę te topowe zespoły potrafią to robić i jeśli chcemy się liczyć w walce w sezonie fajne miejsca, to musimy się takich rzeczy uczyć. I cieszy bardzo ten wygrany tiebreak, bo naprawdę pokazaliśmy też kawał charakteru. Zgrzytów troszeczkę pod siatką, więc fajnie. Ja bardzo się cieszę, jak zespół też zareagował po tych dwóch przegranych setach.